Witam serdecznie z okazji 50. subskrypcji kanału użytkownika Ważen 3. Chyba dobrze pamiętam login. Postanowiłam coś nagrać od siebie, taki specjal dla swojego ulubionego pingwinka. To będzie let's play z nowej gry MMO Hello Kitty. Tak, jestem również zaskoczona co wy. Jest to jeszcze gra beta, no ale już można ją zobaczyć, podziwiać może. Jest to gra dla dzieci, tak? Tak mi się zdaje, przynajmniej na początku, bo są minigry, nie ma zbyt większej fabuły. Tak, już zaczęłam w to grać, bo chciałam sprawdzić, czy w ogóle warto to nagrywać. Jak widzicie, mam już swoją postać. Dostałam spodnie w kwiatki, takie hawajskie, dobrze. Nie, to znaczy nie hawajskie, no ale dobra, nieważne, nie będę się zagłębiała. Jestem typową dziewczyną, więc bardzo lubię gry, w których można się przebierać, stroić, tworzyć coś, budować domki. No takie Simsy, tak. Obiecali mi, no tu mam różne już swoje umiejętności, obiecali mi w filmikach promujących, że będę mogła właśnie takie rzeczy robić w tej grze. Do tej pory się z tym, no niestety, nie spotkałam. Zaczęłabym od początku, ale początek jest naprawdę tragicznie nudny, więc pokażę, jak gra ogólnie wygląda. Urocze są te stworki, to są takie pokemonki, które oczywiście Hello Kitty nie można mieć, przynajmniej na początku, nie wiem co będzie dalej. No, ale dostaje się takiego pokemonka pod swoją pieczą, przynajmniej tak mi się wydaje. No mówię, nie za bardzo jeszcze rozumiem tak naprawdę tej gry. Chociaż starają mi się... bardzo głośno się zrobiło. Nie, to ściszę, moment. Naprawdę jest tak głośno? No dobrze, w takim razie będzie bez muzyczki. Zdaje mi się, że w ogóle byście mnie nie słyszeli. No ale była bardzo ładna. Jeszcze mogę pokazać. O! Śliczna muzyczka. Dobrze, już jej nie ma. Przed momentem miałam tego 10. Dobra. O, ktoś tak samo ubrany jak ja. No ale to jest początek gry i... I mówię, jestem w tym momencie... nie wiedziałam, że tak mogę. Ruszam w tym momencie rolką. Czy jak to tam się nazywa? U myszki. Są takie potworki, ja ich atakować nie mogę. Broń Boże, żeby się polała krew w takiej grze. Chodzi za mną takie coś. No i właśnie nie wiem, czy to już jest mój zwierzak, czy to na razie... Jest taki króliczek, który mi podpowiada, o co chodzi w tej grze. Bo to jest strażnik Bun Bun. I ja z tym właściwie nic nie mogę robić. Jak sobie wezmę charakter i tak dalej, to tutaj jest selekcja mój zwierzak. No i go nie mam, czyli właściwie to jest taki gość, który chodzi za mną i pilnuje, żebym niczego głupiego nie zrobiła w tym świecie marzeń, snów. Tutorial już przeszłam. Był dziwny. Znaczy dziwny, krótki bardzo i naprawdę mało mi wyjaśnił. Na przykład te zwierzątka właśnie, to ja nie wiem, czy ja mogę ją kochać, ale czy to mi coś da? Da mi takie, o, takie słodyczka. I co ja mogę z tym zrobić? Ja mogę się zawstydzić. Kurczę, chciałabym się zawstydzić. Ja się tak zawstydzę, bo go ukochałam. No dobrze. I te potworki pilnuje pan policjant, tak mi się zdaje. Tutaj mamy szapcie. Kero, kero, keropi. My melody. Śliczne są światełka, tak. Mi też się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba ta gra graficznie, bo ja lubię właśnie takie trochę animowate gry.
W ogóle Bawrzyn 3, ja mówię Bawrzyn 3, Kuba. Kuba bardzo mnie zaraził teraz z grami MMO, właśnie z taką grafiką. Hello Kitty, z tego co wiem, to jest największy kicz japoński, jaki może być. Wszystko w tym momencie można spotkać z tym ryjkiem kota. To jest chyba babcia Hello Kitty. No i co? No i starałam się obejrzeć bajkę Hello Kitty, ale to jest jakaś masakra. No ja nie lubię takich bajek. Ja lubię bajki jak Phineas i Ferb albo coś w tym stylu. Tu taka mówiłeczka jest. Śliczna piosenka. Nie mogę włączyć niestety piosenki, bo piosenka mnie zagłusza. Chociaż może będzie ładniejsza niż mój głos. Chrapiący konstruktor. Co jakiś czas właśnie spotykamy takie węże, które są konstruktorami chyba tego świata. Możemy im pomóc. Oni mają minigry czasem. O, to jest menadżer minigier. Mamy tutaj samą Hello Kitty. Od niej dostałam jakieś zadanie chwilę temu. Och, denerwuje mnie to, że to na mnie wlatuje. Przelatuje przez nie. Słodkie są te zwierzątka. Chyba dla nich warto zobaczyć tę grę. Te wszystkie ich nazwy. Koro Koro Kuririn? Koro Koro Kuririn. Cinnamon. Nie będę tak robiła. Ciocio? Ostatni raz. Nie przeczytam jego imienia. Każę mi iść w tą stronę. A ja nie. Pójdę w tą. Bo chcę wam pokazać te minigry. Chociaż już sprawdzałam. I te minigry są tak przeraźliwie głośne. To jest słodkie też. Że... no po prostu ja nie jestem w stanie tego nagrywać, bo mnie zagłusza, bo będzie was irytowało w filmiku. Czy mi się uda? O Jezu. Oni grają. To my też zagramy. My zagramy. Tu jest matematyka. Ja sobie z tym poradziłam, ja to zrobiłam. Ale już nie zamierzam tego robić. Powtarzać. Przynajmniej nie jak ktoś będzie na mnie patrzył. Dobra. Nie będę w to grała, bo to jest bardzo głośne i w ogóle nie zwraca uwagi na moje zakazy. Ja wyłączam głos, a to mi tak buczy. Dobrze, może bym zrobiła jakiegoś questa i skończyła nagrywanie, bo to jest takie... O, może to nie jest let's play, a bardziej szybkie spojrzenie. Mam zadanie ciekawe. Zamyśliłam się. Nie, tu. Od Hello Kitty właśnie. Dostanę... takie ubranka. No mówię, ja ubranka kocham. I właściwie myślałam, że gra na tym będzie polegała, a jeżeli nie, no to wolę już te Pokémony, jak na przykład w tych Digimonach, jakoś żeby levelowały. Levelowały. I żebym mogła te gąsienice atakować. Że to jeszcze nie jest ten poziom, nie mam pojęcia. Tutaj nie wiem, miałabym różne dziwne miejsca odwiedzać, nie będę tego robiła. No i to jest to, co ja bym zrobiła. Bla bla. Bla bla. Wokół jeziorka, tak? Czy ja tu mam jeszcze jakieś skrzące się? Tu mam. Ciężko mi to trafić.
No i co, zrobiłam to już? Bo wiecie co, ja wcześniej już to sobie tak klikałam. Ale naprawdę nie wiedziałam, o co chodzi. I co, zostanę nowy strój? Jeszcze nie? Choose one! O nie! No i co ja chcę? Nie mam żadnego pojęcia. Te spodenki mi się nie podobają. Wszystko takie samo. My Melody. Czarne i białe. Dobrze. Ui. Załóż. Ui. To dupę. Myślałam, że ta gra będzie fajniejsza. No dobrze, ale jest początek. Nie, bo tutaj są... To jest jakieś ciekawsze. A tu są te minigry, których ja teraz nie zrobię. Ah, dear Daniel is so sweet. Zamian. A kim jest pan Daniel? Gdzie ja go znajdę? Nie mogę się teleportować. Tu są teleporty. Tu jest wykrzyknik. I tu są wykrzykniki. A gdzie jest ten pan Daniel, który jest taki słodki? Dobra, zobaczymy, czy to jest na pewno to zadanie. A nie, mam pozbierać znowu dust. Boże, zgubiłam słowo. No ten pyłek, o. Jak mogę się teleportować tu? Nie mogę. Nie mogę. Muszę tu iść. Idzie się tu, tędy, dobra. Czemu on ze mną łazi? Ja chcę jakiegoś innego zwierzaczka. Czy ja nie przejdę tędy? Tupa. Za dużo klikam, wiem. Już mi się nie chce za bardzo w to grać, bo mówię, szkoda, że wcześniej nie zaczęłam nagrywać. Ale po prostu tutaj jest głupia gra, ja jej też nie chcę. Dobrze, wyłączyłam się, już zgubiłam się, nieważne. Nie chcę tam iść. Czyli to był ten wykrzyknik. Nie mam bananów. Głupie są te zadania. Już mi się naprawdę w to nie chce grać. Chciałabym to zrobić. Ale to będzie bardzo głośne. Dobrze, to na chwilę przynajmniej nie będziecie musieli mnie słuchać. Let's try again. Udało się. Nie chcę grać jeszcze raz. I co? I to tyle z tego. Zupełnie bez sensu. Bo to jest świat. Trochę osób w to gra jednak. To znaczy trochę... O! Tu jest Daniel. Przepraszam. Jak ja mogę się tam... To jest to eter, coś tam. Trochę osób w to gra, ale nie jest dużo. Jakoś. I ciekawe, czy to są dzieci? Czy takie głupie dzieci jak ja? Tu chcę. Tu chcę, tu chcę. Rzeczywiście takie gadanie może zmęczyć. Ja śmiałam się z Kuberza.
że łapał chrypkę. Mam bardzo mało ramu na komputerze. I to bardzo mnie spowalnia. Nie będę mruczała do siebie. Chcę to złapać. Ha! I to też chcę złapać. A, chodzi jeszcze o japonkach i w ogóle. Ja już taka jestem. Muszę już 10 tego złapać, po prostu tragedia. Tak, zrobię to zadanie dla Hello Kitty i już koniec, bo ta gra teraz wymaga przetestowania dalszego. I potem będę mogła się dopiero chwalić, że to jest super gra, bo są takie małe stworzonka i to jest słodkie. No co, miałam do ciebie iść. Ej! No tak, ja do ciebie miałam iść, jak to zbiorę. Dobrze, ja jestem zupełnie chyba nie na miejscu. Jakie to jest głupie. Ten robocik jest super. Nacisnęłam na robocika i złapałam. Dobrze, no i tyle to. Miało to być szybkie spojrzenie w końcu. Nie wiem, ile nagrywam, nie spojrzałam na zegarek. Dziękuję wam bardzo. Nie zapraszam na swój kanał, bo tam się nic nie dzieje. Ale jakbyście chcieli wiedzieć, kim jestem, to Your Highness Katie. Jestem w znajomych u Kuby Wawrzyna 3. Pozdrawiam, na razie, pa!